Oczywiście na samym początku chcę zaznaczyć, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko, co pokazuję Wam na moich materiałach, jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. I Wy możecie zrobić z tym, co uważacie. Możecie to potraktować jako pomoce dydaktyczne do zrobienia swojego researchu. Korzystając dzisiaj z okazji, chciałem Wam przedstawić jednego z moich partnerów, którym jest właśnie Zen. Dzięki temu, że podjąłem z nimi współpracę marketingową, mam dla Was kod promocyjny. Kod promocyjny oczywiście brzmi KBZEN. Podczas założenia nowego konta Zen i wpisania tego kodu otrzymujecie od Zena konto Platinum na 60 dni, gdzie możecie się cieszyć pełną funkcjonalnością tego właśnie rozwiązania. Jeśli chodzi o to, czym jest Zen i w jaki sposób możecie sobie to wykorzystać w życiu codziennym, jak i właśnie w kryptowalutach, no to zapraszam Was na bloga, tu znajdziecie opisane wszystko krok po kroku, jakie zalety właśnie ma konto Zen. A teraz już wracamy do materiału. Elon wszystkim, zapraszam Was na aktualizację AMM, czyli tutaj Market Makera na giełdzie CoinEx. Ostatnio poczyniłem tutaj troszkę zmian, także się z Wami nimi podzielę. Ogólnie to dostałem możliwość wykorzystania sobie 100 dolarów na futuresach. Za darmo dostałem taki voucher i puściłem longa. W tym momencie, jak widać, mam 123 dolary. Tu jakby ktoś chciał się pobawić tego typu właśnie tutaj rzeczami, no to można właśnie coś takiego zgarnąć. Zobaczcie, tutaj puściłem longa na krosie 5X, no i aktualnie zarobiło mi to 23 dolary, także entry price było 56 tysięcy, no a aktualnie cena Bitcoina wynosi 59600. Ale nie o tym. Przejdźmy z powrotem tutaj do zakładki Home. Interesuje nas, a nie, tutaj nie, do Assets musimy przejść. No i tutaj u góry szukamy AMM. Więc wybieramy AMM i znajdziemy wszystkie informacje na temat naszych puli płynności. I tak jak widzicie, jeżeli chodzi o zarobki, no to tutaj udało mi się już wygenerować 144 dolary profitu. Posiadam takie pule jak właśnie ZUSDT, to już dużo wcześniej Wam pokazywałem. Tutaj akurat bardzo fajnie to działa i postanowiłem część tych właśnie tokenów ZUSDT, czyli token giełdowy z giełdy CoinX, wykorzystać tutaj. No i spoko to śmiga. Tym projektem jest BC Coin. Tutaj akurat zaangażowałem 200 dolarów mojego kapitału. Był już moment, że ten BC Coin wyskoczył na prawie kilka dolarów. No i teraz cena praktycznie wróciła, więc u mnie na ten moment jest to praktycznie ta sama kwota, którą tutaj włożyłem. Kolejnym takim tokenem, który tutaj posiadam, a czyli kryptowalutą w tym wypadku, jest właśnie Kaspa. No i Kaspę dzisiaj postanowiłem rozdzielić tutaj, bo miałem tylko pulę płynności Kaspa do USDC, którą też oczywiście wcześniej robiłem, ale tu jest mała różnica na procentach, więc postanowiłem przedzielić to na pół i wrzucić część właśnie do Kaspa USDT i część zostawić na Kaspa USDC. Także tutaj mam 460 dolarów i tutaj mam 560 dolarów. Oczywiście wszystkie tutaj dane, ile w tym poolu płynności znajduje się Kaspy i ile USDC, możemy sprawdzić. Tak samo tutaj jest dużo więcej danych dotyczących tego pula. Jeżeli chodzi o USDT, no to też to samo. Informowałem też o tym, że zainteresowałem się takim projektem jak Fractal Bitcoin. No i włączyłem sobie możliwość wydobywania poprzez moc obliczeniową, czyli po prostu kupiłem moc koparki, ale stwierdziłem, że niestety nie okazało się to za bardzo opłacalne. I teraz jak patrzyłem, no to po 5 dniach jestem praktycznie na zero z tym wydobyciem tego tokena, tej kryptowaluty i praktycznie jeszcze zostało mi 2 dni kopania, więc wyjdę troszkę na plus, jeśli cena się utrzyma.
No ale w międzyczasie, jak cena właśnie tutaj fraktal Bitcoina była w okolicach 30 dolarów, postanowiłem zamiast dokupować mocy, no to puścić sobie tutaj pula płynności. Projekt został wylistowany, odpaliłem sobie pulę płynności na 315 dolarów, jak dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy, czy tu gdzieś jest historia. No i w tym momencie, w tym pulu płynności posiadam 6 fraktal bitcoinów i 170 dolarów USDC. Zaraz sprawdzimy tutaj historię, ile tak naprawdę zrobiłem. Tak, zobaczcie, jest historia. Odpalone 12 września 313 dolarów i włożyłem tutaj 5 sztuk fraktal bitcoina oraz 156 dolarów w USDT. Wszystko fajnie tutaj widać, więc jest zarobione, ale z takich jeszcze ciekawych informacji to akurat ten fraktal bitcoin był chwilowo na dość sporym plusie, ale pojawiła się tutaj korekta. Możemy zauważyć, że po prostu tutaj bardzo szybko wzrósł ten projekt z 10 dolarów na 31. Dzisiaj był na poziomie 40 dolarów prawie. No i teraz znowu mamy 28, więc tak to tutaj wygląda. Jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o nową funkcjonalność na giełdzie CoinEx, którą też tutaj chcę przetestować, to są zakupy, systematyczne zakupy, które można sobie włączyć. I tutaj, jeżeli przejdziemy właśnie w Home, do zakładki More, oczywiście też znajdziecie to na stronie, no nazywa się tutaj Strategic Trading. Możemy sobie dzięki temu Strategic Trading zrobić pewne strategie na tej giełdzie. I taką najprostszą strategią w moim wypadku było stworzenie planu, gdzie codziennie będzie mi się po prostu tutaj kupować pewna ilość tokenów. I tak jak macie Auto Invest Plan, możecie sobie taką strategię zrobić. Jest coś takiego jak Spot Grid, czyli będzie nam kupować taniej i sprzedawać drożej. Akurat ja tego nie testowałem, ale testowałem sobie tutaj Auto Invest Plan. I tak jak widzicie, posiadam tutaj jedną strategię, także wchodzimy w My Strategies. No i odpalone mam oczywiście fraktal bitcoina, były już tutaj 3 zakupy, no i zakupione zostało tutaj fraktal bitcoina za 6 USDT, ponieważ ja, jeżeli chodzi właśnie o ten plan, to jak tu spojrzymy w szczegóły, to ustawiłem go w taki sposób, że codziennie, każdego dnia będzie mi kupować za 2 dolary. No i tutaj też macie total investment, czyli totalną kwotę, którą chcę przeznaczyć na ten zakup. To też właśnie tutaj sobie testujemy. No i tak jak widzicie, są tutaj 3 zakupy. Pokazuję średnią cenę zakupu, average buy, czyli 28,79. No i działa to całkiem spoko. Tutaj mamy buy again in 7 hours, więc możemy sobie tutaj po prostu robić pewne rzeczy. Jest tu informacja, że to jest working. Oczywiście tutaj, jakbym chciał kliknąć End Strategy, no to możemy ją wyłączyć. Tutaj mamy Suspend Strategy, czyli możemy po prostu tutaj zrobić sobie pauzę. Ale ja chcę, żeby to działało. No i tak to wygląda na tej giełdzie CoinEx. Przypominam jeszcze, że dzisiaj macie jeszcze do północy możliwość brania udziału właśnie w giveawayu, który zorganizowałem przy współpracy z giełdą CoinEx. Do zgarnięcia jest 10 razy po 50 dolarów dla osób, które zakwalifikują się tutaj właśnie do tego giveawaya. Więcej informacji dawałem na Twitterze. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. To by było tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach i update'ach. Trzymajcie się. Cześć.